Maciorzy, bo to jest granica. Granica między zimowym chowym Łowiec a letnim. Przez zimę to łowiecki gazdo zbywały w Lywach, a na okres letni idą na sałasz i tam się od nich opiekuje łowczosz, juhasi czy wałasi. No i chłopcy dają mleko i jest ten okres produkcyjny. A jak się przejści z jednego świata do drugiego, jak zacznie być do Nowotrowa, jak trzeba wychodzić na halę, to jest święto. A święto to nie idzie inny tak, zebrać łowce i iść. Trzeba jak się łobrządek zrobić, co by się darzyło, co by cały ten sezon był podarzony, co by wszystko szło tak jak mo. Czyli to jest ta symboliczna, to symboliczne znaczenie mieszania, no a to mieszanie ma też znaczenie praktyczne. Bo te łowce od poszczególnych gazdów muszą być zbite w jeden koszor. Muszą utworzyć jedno stado. I te czynności, które tu widzicie, to są tym urobione. Możecie jak łowce siebie mieszać, strzelać, wrzeszczeć, to by łowce się wypłoszyły, zbiły do kupy i potem łow ganiały, bo to ten goj, to drzewko wsadzone do ziemi, które symbolizuje połączenie ziemi, bo je korzeniami wrosłe w ziemię i nieba. A teraz łowieczki pójdą, tak jako się toczy słoneczko kole tego drzewka, kole tego goja, symbolizować ten cykl produkcyjny i w ogóle cykl życiowy łowiec i ludzi. Bo łowce chodzą corocznie się mieszać, ale mienią się. Niektóre starsze już nie przyjdą na to mieszanie, zaś przyjdą nowe, jarki, młode, kiedy będą pierwszy raz będą mieszane. No a tak samo się mienią ludzie. Latoś mieszamy bez naszego wielkiego łowczorza, bacy, Henka Kukuczki. Bo ten chłop, który bo to mieszkał tam na sąsiednim Gruniu, na Stecówce, zaprowadził tu spadki to mieszanie, bo było zapomniane, to przykludził, nauczył nas mieszać. A jak już to my se kapkę nauczyli, tak odeszł. Umrzyło się mu tej zimy i już tam bacuje nad nami. A dycki jak mieszamy, to przyjdzie ze swoimi takimi niebieskimi łowieczkami, tymi barankami, jako te chmury widzicie, nad nas. I my wiemy, że je nad nami i dziwo się, czy to dobrze robimy. Bo my już się go nie potrzebujemy pytać. Wszystko nam ukazał, wszystko nas nauczył, ale kontroluje to jeszcze kapuczkę. To wspomnijmy Henka Kukuczkę krótką chwilą ciszy. Henek, bywej, mieszamy. Hej. Latoś tu mamy nowego bacę, nowego łowczorza, też Henka figurę z żywiecczyzny. Kapkę inaczej mieszą, bo prawie na żywiecczyznę jako łowce idą. To na Stecówce my pomieszali w drugą stronę, niejako się słońce toczy. I zaraz na drugi dzień się pulsator przy dojarce zepsuł. I widać, że jednaczy trzeba ze słonkiem mieszać. I chłop musiał całą dojarkę nową kupować. Także mam nadzieję, że dzisiaj pójdziecie jako se słoneczko toczy. Ty se pójdziesz, ty się łowczorz, ja to będę komentował. Także chłopi, pójmy z Bogiem, możemy zaczynać mieszać, aby się darzyło. Tak tu we Wiśle zaczniemy rzekaniem, co by wszystko szło jako patrzy. A daj też Panie Boże, żeby to szło jak się patrzy. Moi drodzy, według zwyczaju naszego jest powiedziane, niech wszystko bywa poświęcone Słowem Bożym i modlitwą. Dlatego pozwólcie, że przeczytam słowa z Księgi Ezechiela, z 34 rozdziału. Tak bowiem mówi Pan Bóg, oto ja sam będę się troszczył o moje owce i będę ich doglądał. Jak pasterz dogląda swej trzody w dniu, w którym znajduje się wśród swych rozproszonych owiec, tak będę doglądał moich owiec. Uwolnię je z każdego miejsca tam, gdzie się rozproszyły, w dzień pełen obłoków i chmurny. Wyprowadzę je spośród narodów, zbiorę z krajów i wprowadzę do ich ziemi. Będę je pasł na górach Izraela, przy potokach i we wszystkich osiedlach kraju. Będę je pasł na dobrym pastwisku, na wysokich górach Izraela będzie ich pastwisko.
tam będą leżeć na dobrym pastwisku. Na tłustych wypasach będą się paść na górach izraelskich. Ja będę pasł moje owce, ja będę je prowadził na legowisko, wyrocznia Pana Boga. Zaginionej będę szukał, zbłąkaną zawrócę, mającą złamanie obwiążę, chorą umocnię, tłustej i mocnej będę strzegł. Zostańcie z Bogiem. Także święconą wodą Baca pokropi pasterzy, co by byli zdrowi, bo on potrzebuje tych pomocników. To nie ma tak, że się kiedyś weźmie urlop, jak potrzebuje. Tam trzeba owieczki naprawdę każdy dzień, rano, wieczór podoić i z nimi na pastrze. Także pasterz nie śmi okrąbnąć, nie śmi właściwie się mu coś z rynku stać, bo nie ma właściwie za niego zastępstwa. I łobędzie koszor. Koszor to jest ogrodzenie dla łowiec. Tam są łowce chronione. Tam właściwie na noc są zawierane i strzeżone przed wilkami, niedźwiedziami i wszystkim złym. Teraz Bacia musi ten koszor łobyć, bo w takich zwyczajach, jak się coś łobędzie, to jakobyś łopłocił, jakobyś ogrodzeni postawił. Czyli trzeba obejść tą świętą wodą, tak jak robię, pokropić świętą wodą, wtedy ten koszor jest chroniony przed drapieżnikami, ale też siłami niebieskimi. Woda była musiała być. Teraz Bacia wysadników, czyli tych gazdów, którzy posyłają łowce na sałasz, też błogosławi, bo oni będą przychodzić na ten sałasz. Posyr i chcę tam coś pomóc. Tu potem pod koniec tego właściwie okresu sałasznictwa już to funkcjonowało tak, że właściwie nie był Bacia, ale ci gazdowie się mienili w balcowaniu. Czyli bo to, podle tego kiela miał łowiec, to przychodził na sałasz na dzień, na dwa, tam baczowo urobił syr i zbierał sobie ten syr na zot do dziedziny. I pomagać, nie śmi być niemocny. Były jeszcze inne zwyki, na przykład gliną z kretowiska. Koło to tu mamy się sioło, a po połowcach się tak chynyło i to wierzono, że będą chronione przed pasożytami. Że właściwie mentaliza, czyli taki pasożyt, co w wątrobie siedzi, fasciola hepatytyka, że tam nie będzie robiła szkody. No i teraz łogin. Łogin też ma taki oczyszczający efekt. Łogin by miał być żywy, to znaczy kiedyś się robił wykrzesował, albo na sałaszu się robił ogień tarcin drzewa. To znaczy była taka piła ogniowo, dwie deski, się tak złożyło, między tym taki kulik, łokadzo łowieczki i zaś łokadzo tym koszor. Jeszcze się jak łowce przychodziły do koszora, to się zwieciało ogień i na tym ogień się wkręcało siana czy tych ziół, co by to dymiło. No i ten dym, przez ten dym łowce przechodziły i to też miało praktyczne znaczenie, bo te łowce potem jednakowo woniały. Miały ten sam zapach i właściwie już się nie rozeznawały kiera, z którego chleba pochodzi, ale były właściwie, miały ten sam zapach i już łatwiej potem wytworzyły to jedno stado. Ale łowce i tak się zapamiętają, jedna drugą, to nie są tak głupi zwierzęta, jak się mówi między ludźmi. Były badania, że po 6 rokach łowca poznała łowcę, z którymi była w kiejsi w stadzie. I jako mają naprawdę dobrą pamięć łowieczki. To, że łowce chodzą jedna za drugą, to nie ma oznaka głupoty, ale właściwie to jest styl na przeżycie do tego gatunku. Łowce jak się trzymają, to mają większą szansę właśnie obrony przed tymi drapieżnikami. To jest rys, który nie ma właściwie zły, ale pomogło im przeżyć, pomogło im właściwie dojść dobry posiunek, także jest to naturalna cecha tych zwierząt. Łokadzone mumy, jeszcze łowieczki do tego koszora by miały przejść przez łańcuch żelazny, bo żelazo to siłę. Tymu też u nas pani nabiję
wszystkie repot. Od stóp to by była siła w dalszym ciągu. I tak samo to owce wszyscy łańcuch przechodzą przez to żelazo, biorę nową siłę, ale też ten łańcuch symbolizuje to, że te ogniwa są połączone. I tak samo jak te ogniwa w tym łańcuchu łowca. Ja pójdę z wami jednakże, bo... Ty se idź, a my to za tobą popuścimy. Ty se idź, chodź. Nie dam na pogadę. Ty se idź, chodź. Nie pójdź. Jeszcze... Łowcowe chodzili i porszczeli na gębie. Prr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 r
tutaj mocki kapty. Pójdźcie, no, ładam, co to? Nie dali, Adamie, pójdź tu dali. Cofnij się kapkę. Hej, zostało otworzyć, że idzie tam. Ja muszę iść. Iśpię się, żeby za to buszły. Chłopcy! Pójdźcie tu bliżej, chcę tam. Chłopcy! 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 No i tak wyjdą do mieszania. Teraz idą taki wir tworzą, kolejnego goja. No tak, widzicie, łos zrobił jego barwa narodowych. No i każdy Sama mi dziewka